I witamy, kolejny dzionek. Dzisiaj za kierownicą potężnego Mercedesa. Dali mi takiego haszpelka do robienia tych pędli, co sobie jeżdżę zawsze. Jesteśmy zadokowani u nas na bazie. Zrzucamy łóżka. Wkleili mi nieplanowaną naczepę z łóżeczkami. Zaraz pójdę i tam pomogę, żeby to szybciej pykło. O, ale się działo wczoraj, powiem wam. Dzisiaj miałem rozmowę z flat managerem odnośnie wczorajszego zacięcia, wczorajszej awarii, kurczek. Ale na luźno. Tylko mi tłumaczył: oj Adam, jak jest was dwóch na Ikei tam, akurat dwóch kierowców, to najpierw się podczep, a później sobie kręć pauzę, bo póki jest drugi kierowca, to ci może pomóc. No, a to chodziło właśnie o to, że nie mogłem się podpiąć wężami pod naczepę, że cały czas powietrze spierdzielało. Wymieniałem gumki, uszczelniacze i dalej uciekało. 45 minut mi zajęło i nie dałem rady. Nie wiem, może debil klasyczny, kto to wie. W każdym razie nie dałem rady, chociaż tych naczep już się potąd przeczepiłem, także nie mam bladego pojęcia. Siemano, ziomeczku. Kolega jechał. No, a on ponoć przyjechał z mechanikiem i od strzała, tak jak mówiłem ostatnio, nie? Haha, się podpiął swoim koniem. Ciekawe, tylko czemu mechanik stał 20 minut pod naczepą i coś tam kombinował, bo koleżanka mi zdała relację, która tam pracuje i na kamerach widziała, mechanik coś tam dziobał. No to jak przyjechał od strzała, się podpiął, jak mechanik, kurczak, paluchy tam wkładał. No ale dobra, pomińmy to. Taka sytuacja, także dzionek mój się zaczął o godzinie 15, o wpół do trzeciej, z czego pół godziny to była bajera z flat managerem. A teraz mamy godzinę 16:22 i ja jestem na zrzutce właśnie z Emmą, także idę im pomóc. A później co mamy? Później mamy trzy standardowo, raz Worden, dwa razy os. Oby dzisiaj bez takich ekscesów jak wczoraj, bo słabo. Dobra, zaraz wracam. A i elegancko zrzuceni. Na momencie poszło. Teraz wracamy odstawić naczepkę. Pobieramy pustą i ciśniemy do gdzie? Do Oosterhout. Po pełną, z którą udamy się na Worden. Taka sytuacja. Ale ogólnie to zajebistą pajęczynkę sobie tutaj zrobiłem. Oj. Także co, wczoraj, który ja wróciłem, powiem wam, za 22 na bazie. O, tam kolejny fosowianin, ale na polskich blachach. Opa. Dobra, także joby dostałem takie lekkie, czyli od flat managera. Nie, on był grzeczny, miły i w ogóle i cudowny, jeszcze trochę to by mnie wycałował. Ale taki kierownik tych mechaników zaczął szczępić ozor i powiedział: co, nie dałeś se rady z założeniem węża czerwonego przewodu, a przyjechał inny kierowca i od ciała zrobił. No i dobrze, no i niech se pogada. Ja wiem lepiej, co zrobiłem, czy się dało, czy się nie dało. No, taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna i jedziemy sobie w teren. Potężnym Mercedesem. Takim starym, nawet kurwa nie wiem, co to za model. Codziennie inna fura. Białego mana zabrali. Później latałem pomarańczowym manem, dwie dniówy. Teraz jakiegoś szrota dostałem starego. No, tak to jest. O, wczoraj dzień pełen przygód, oby dzisiaj nic nie było. Oby dzisiaj był taki dzień. Dobra, widzimy się już przy dokowaniu. No i wjeżdżamy sobie na baziurkę. Tutaj moja jedna ze starych fur, którą latałem, ona teraz na Ikei sobie śmiga, ten dafik. Wszystkie Mercedesy, te solówy, poszły w odstawkę i zostały nam kodafy jeszcze dwa zakupili tam na Hrawdąg. Jak mam tydzień na Solubie, to wtedy latam sobie tafikiem stamtąd. Taka sytuacja. Teraz się ładnie ustawimy, zaparkujemy, zadokujemy, kto jak tam woli i ciśniemy po swoją naczepkę. O, tutaj nie będę na razie skręcił, bo widzę, że tam magazynierzy na obcince stoją. Wiecie co, jest 5, ale wbijamy się tutaj pomiędzy dwie białe. Opa. No i dobra, mamy to. Otwieramy wrota, dokujemy i się rozpinamy. Puściutko, zrzucone, nie ma nic, elegancko. Powiem wam, elegancko. Raz, dwa, trzy, spierdzielamy. I sobie ciepamy. Pach, 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 pach. Jeszcze ciut, 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 ciut. I siedzimy. I super. Mamy to. Mamy to. Naczepa zrzucona. Idziemy teraz po swoją. Po swoją. Na chwilę obecną, jakbyśmy ruszyli, to będziemy na 17:57. Późno. Późno, czyli już... No, to będzie druga godzina. Przepiąłem się, ale już mojej naczepy nie było, bo ja już wcześniej byłem zapięty, a dostałem zlecenie, że mam lecieć jednak z tymi łóżkami. Musiałem się rozpiąć i wziąć tamtą naczepkę. I Antoine zawinął moją, a chodzi o to, że ja już wdupiłem w system, że ją pobrałem. Teraz muszę jechać szybko tutaj do biura. Niech mi to wykasują z systemu, żeby mógł wpisać ten trailer, który mam teraz. Wiecie co jest 5? Zawinął nie tą naczepę, którą powinien. A ja już mówię, miałem ją zapisaną, także cóż, szybki szpil i leci dalej. No i dobra, decyzja zapadła taka, że mam jechać i mieć wyeane ajca. Tyle, że teraz jedna naczepa figuruje w dwóch systemach, czyli na moim koncie i na jego koncie. On wziął moją, ja wziąłem 1927 i nie mogę tego zmienić u siebie już, nie? Także wiozę paletę widmo. I tak bywa czasem, no. Zamelduję tylko na Ikei, że naczepka jest inna i tyle. Także lecimy, panie i panowie. Komu w drogę, temu trampki. 69, magiczna cyfra. Wjechaliśmy sobie już na A59 i standardowo zjeżdżamy na BP po kawę. Godzinka wylatana. Także czas najwyższy. Czas najwyższy na kawulca. To już tak wiecie, o! To już tak wiecie, to już jest taki rytuał, nie? Jak się leci z pierwszą naczepą, to od razu pstryk, kawa. No tutaj full, dobra, siedź sobie tam, a ja jadę z tej mańki. Technicznie sprawę załatwię. O, i tu elegancko, tu już się zaparkuje. I po kawulca szoruje. Kawulca mamy, no to rutę swoją zaczynamy. Pstryk, myk, fyk. 56 km do celu, lecimy. O wpół do 7 przypełzamy na miejsce, o ile, o ile. No tutaj jakieś kureczki się zaczynają. O, tak to jest, także mówię, to może być dzisiaj... No druga to na pewno. Obstawiam, że druga godzina to będziemy najwcześniej skończeni. Jak nie później. Jak nie później. Kieruneczek, wbijamy się ładnie. Pyk, 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 pyk. I teraz kierunek Waalwijk, Oosterhout. No i dojeżdżamy sobie, dojeżdżamy. Zjechaliśmy właśnie z autostrady. Zaraz mamy rondo z bączkiem, panie i panowie. A, wracając do tej rozmowy. Serio, przed chwilą żarłem. co miałem z flat managerem, przy tej rozmowie był jeszcze Antoine. On dzisiaj ze mną lata, spoko koleś, spoko Holender, bardzo go lubię. No i słuchał, nie? Jak ten mówi, że najpierw musisz podpiąć się, jak nie będziesz, jak jest inny kierowca, to żeby ci pomógł, później pauzę brać, nie? Wysłuchał i zaraz swoje. I powiedział, zaraz, tu Adamowi mówisz to, a czemu? Tyle razy mieliśmy problem, że nam hamulce zablokowało w naczepie. Adam stał ostatnio w tamtym tygodniu, tutaj dokładnie, wam chyba pokazałem na którymś filmiku, że przy rondzie mi zblokowało heble i do dupy pojechałem, 15 minut kombinowałem, rozłączałem przewody, wszystko, żeby to ten puściło, cudem puściło. I to nie tylko ja miałem tak dwa razy, raz tutaj, raz dokładnie tutaj w tym miejscu, drugi raz w Worden. Antua też miał przeboję z zablokowaną naczepą. Willy, ten nadgórliwy taki, on jest spoko, ale taki kurwa nadgórliwy trochę, nie? No, też miał problem, to też zwróć uwagę, czemu kurwa nic nie robicie z tymi naczepami, czemu one nie są naprawiane na bieżąco. A jak staniemy, mówię, jak się stanie na mieście, to jeszcze pół biedy, czy tutaj, o, za rondem na rondzie. To jeszcze tak nie ma niebezpiecznie, ale jak będzie taka akcja na środku autostrady, no to o tragedię nie problem, nie? To też się uruchomił i pocisk właśnie, no tak jakby też przy okazji w mojej obronie, nie? Że ten mi tu uwagę zwraca, co ja mam jak robić, a sami nam dają sprzęt, który nie wiem jak te przeglądy przechodzi. No, także Antoine też się uruchomił i swoje też powiedział. Flat manager oczywiście, tak, ja wiem, no. I się po prostu zmieniła strona. Ten zaczął opierdalać tamtego, no i zajebiście malina. No, także z tym Holenderem bardzo lubię jeździć, jest bardzo w porządku. I w ogóle inne tam nanany z tym związane, nie? Opa, pięknie idzie naczepka. Dobra, jeszcze prosta szykana i jesteśmy na Ikei. I opa, betoniki, pstryk. Są my, panie i panowie. Są my na miejscu, pogoda się zdupcyła. Pada, siorbi, leje, nikt nie wie co się dzieje. GoPro pewnie w tym momencie bardzo słabo nagrywa, bo GoPro nagrywa zajebiście, jak jest zajebista pogoda, a jak jest szarówa, to jest kaszan. No ale nic nie zrobię z tym. Nic nie zrobisz, próbowałem różne ustawienia robić i wszystko do dupy. Dobra, parkuję się, ubieram bluzę i cisnę po papierki z naszej pierwszej naczepy. Ale się rozpadało, panie i panowie. Papierki załatwione. Pobieramy sobie zaraz 779 naczepkę. Dzisiaj bez zdjęć. Kolega jest sam Polak, także przelatujemy. I opa, lecimy odstawić naczepku i zaraz sobie znajdziemy swoje. 779. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? I tutaj sobie elegancko ją zostawimy. Ale wiecie co? Przed chwilą dojrzałem. Ta wczorajsza naczepa, o którą mnie jebali, że nie umiałem się podłączyć, a inny kierowca się podłączył. Teraz widziałem, że końcówki są zmienione. Są nówki sztuki, kurwa. Idę zaraz sobie z tego zrobić zdjęcie i wyślę to kierownikowi. Bo tutaj ewidentnie baran jeden chciał mnie wjebać na minę. Także zaraz sami zobaczycie, że są nóweczki założone. Nie dam się. Także nim wezmę tamtą naczepę, to szybko sobie podskoczę pod 820. Tą właśnie wczorajszą, co była z nią awaria. I tutaj stoi. Proszę bardzo. Nóweczki założone, dobra. Idziemy to sfotografować, biorę prywatę, bo tak się bawić nie będziemy. Przyjechał, podpiął się, wszystko działało. Chuja działało, bo są końcówki wymienione. Kunia zostawiamy. Proszę bardzo. Nówki sztuki. A ja wczoraj zmieniłem tylko główki, gumki. Także ktoś tu próbuje Tunusia wjebać na minę. Ale Tunus się nie da. Dobra, robię zdjęcia i lecimy. Widzicie jaka sytuacja? Mówiłem, że gość jest faja i pała i konfident. Bo to jest właśnie ten kierowca niby pobrał i powiedział kierownictwu, że nic z tym nie było. Wszystko jest ok. On się normalnie podpiął. No podpiął się jak mechanik, zmienił końcówki na naczepie. A tym bardziej, że koleżanka stąd wczoraj powiedziała, że 20 minut stali przy naczepie i coś grzebali. I tak, że powiedziała, że niemożliwe, żeby on się podpiął od razu, bo to jest chwila, moment, 3 minuty jedzie. 20 minut mechanik naprawiał. Zaraz to wysyłam na firmę. Dobra, leci po naczepkę swoją. Ale chuje. Także widzicie, panie i panowie, że jak mówię, że ktoś jest faja i pała, to jest faja i pała. Z dupy sobie tego nie wziąłem. A tutaj wszędzie są kamery. Tu są wszędzie kamery i oni wszystko tutaj dobrze widzą. Dziewczyna też sama powiedziała, że coś tam grzebali. A kierownikowi skurwysyn jebany powiedział, że nic się z tym nie działo, że normalnie przyjechał, się podłączył. Na chuju. Chuj mi na czole prędzej wyrośnie. Także widzicie, panie panowie, ruszamy sobie. Mamy naczepkę, którą mamy wziąć. I popatrzcie, popatrzcie, jak elegancko wiatrak chciał mnie wystawić. O, a to dziadyga jedna, a to skurwysyn. O, odwdzięczymy się jeszcze, zdjęcia porobiłem, także teraz on, kurwa, będzie na dywaniku siedział. Paruwa. No i mamy Afryk 14, zjazd na Worden. No, bezproblemowo trasa zleciała, panie i panowie. Mamy jakieś, nie, o, 2,2 km, ale to już trasę znacie. To już trasę znacie, przynajmniej ci, co oglądają, to wiedzą, gdzie jedziemy. O, taka sytuacja, którą mamy godzinkę, godzina 20, 5 minut do celu. Szybka zrzutka, zobaczymy, czy w tym kijowym miejscu się będziemy zrzucać, gdzie ja nie lubię, czy może wyrzucą nas na duży plac. Chociaż nie liczyłbym na to, bo ostatnio coś cały czas tam, zawsze jedno głupie miejsce jest i chcą, żeby się zrzucać na... Przejdzie? Musi przejść. Na tamtej lokacji pierwszej. O, tutaj właśnie, tutaj w tym miejscu, tu też miałem awarię hamulców, naczepy, też nie podawało powietrza. Po 300 metrach. I bardzo dobrze, że Antoine ruszył ten temat. Może w końcu się za to chycą, a nie tylko opierdzielać kierowcę. Że kierowca, no, nieudolny, krótko mówiąc. Chociaż bardzo, bardzo delikatnie to powiedzieli, ale mój kolega Antoine startnął do flat managera i wygarnął przy okazji, że jak on mnie opierdala, czy opierdala, zwraca uwagę, że najpierw się podłączać, później robić pauzy, bo jak jest inny kierowca, to może mi pomóc, no to mu pocisk zrazu z tymi naczepami. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Dobrze. Jeszcze 1,5 kilometra i są na miejscu. Hardkorowo. Nocna jazda z GoPro. Aż mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Aż mnie ciekawi. Na pewno nie wyjdzie w 4K. Po 300 metrach? Stryk, myk, fyk. Pierwsze rondyjko. Zaraz będzie drugie rondyjko i są my na bazie i są my na Wościach. Opa, rowerzyści. Raje, 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 raje. Dobra. Nie przejechałem żadnego. No to walimy przez rondyjko hardkorowe. Pyk, 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 pyk. I kieruneczek. I kieruneczek. Dobra, teraz jedno skrzyżowanie i są my, są my. Także widzimy się na miejscu, bo się muszę rozłączyć i złapać za telefon i otworzyć sobie zdalnie bramę, panie i panowie. I są my, wjechaliśmy. Dobra. Tutaj miejsca są, ale my musimy najpierw zobaczyć tam. Przejdzie naczepka. Przejdzie. Blisko było, ale przeszło. Dobra. Tutaj też przejdzie. I jak sytuacja? Możemy. Teraz sobie elegancko wróciliśmy. Elegancko sobie cofamy. Ja wyjdę zobaczyć, który dog jest wolny, gdzie możemy stawać, czyli ręczny, luz. Idziemy na obcinkę. Nie, ta klamka jest. Ok. Strydny kwyk. Gdzie by tu się zadokować? Dwójeczka jest wolna, czyli sobie tutaj elegancko wjedziemy teraz. Tam kolega też się podpina i leci w miasto. No i siedzimy, chłopaki nas zrzucają. Jakieś 10 minut im zejdzie i będziemy uciekać z naczepką do Oosterhout po kolejną, a tam już będziemy czyszli na os. Dzisiaj mamy dwie na os. Także taka sytuacja. Nocna zmiana. A jak, hardkorowo. Dobra, szybki przegląd internetu. I widzimy się w terenie. I hokus pokus, czary mary, Rysiek z klanu to twój stary. Przemieściliśmy się z Worden do Oosterhout. Pięknie się parkujemy standardowo i zaś tu na zawija się do biura, pada jak Samsung i syn i co? Zmoknę, nie mam parasola, muszę sobie parasol kupić. Taka sytuacja. Dobra. Panie i panowie, teraz będę miał jeszcze dwie naczepki do os z tym samym. Mam nadzieję, że bez jakichś ekscesów. W międzyczasie trzeba będzie pauzę wykręcić 30, bo mamy 4:11, a do os mamy godzinkę jazdy. Także papu, już kurczaczek się grzeje, już jest ciepły, pachnie. I tak myślę na tym zakończyć ten odcinek. Także co wam powiem, komu w drogę, temu trampki. Widzimy się kolejnym razem. Także do następnego ludziska. Hajo.